7:15. Na termometrze już jest 22 stopnie. Niebo błękitne, bez ani jednej chmurki. No i szykuje nam się kolejny upalny dzień. Dzisiaj ma być podobno jeszcze gorzej. Wczoraj o tej godzinie rano było 19 stopni. Dzisiaj jest już 23. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część dnia. A my zbieramy się jechać, kopać kartofle, póki jest chłodno, bo jak później będzie smażyć, to nikt tam na tym polu nie wytrzyma. Także no takie ciężkie prace na polu robi się teraz po chłodku, no bo później nie da się rady. Mamusia. Z pomidorami, z skorupkami. Tak, pomidorki wynoszę. Sprzęt kopiący jest, kopaczka elewatorowa, dziadziusie jadą. No i kto teraz pamięta taki widok? Tak, dziadki na ciągnik. Im się przypomina ich młodość. Zawsze tak się jeździło na wsi, na błotniku. Później już zaczęły wchodzić takie siedzonka, robiono takie skrzyneczki z oparciem. Zamkniemy, żeby było można jechać, ale z reguły jeździło się tak. Edziu drugim. Jest i Krzyś czeka już na wyjazd na pole. Jedziemy. Tak, jedziemy Jimmym, bo dla nas już tam miejsca brakło na ciągnikach. Tutaj, gdzie dołek, niestety kartofli nie ma. Leży jeden na 2 metry. Posadziliśmy ponad hektar kartofli, no ale niestety po tych deszczach, po tym zalaniu 2/3 nam wymokło i tam, gdzie dołki, no to jest tak, jak o tutaj widzicie. Nie ma, po prostu ich nie ma, leży gdzieś, nie gdzieś jeden. Tam dołkiem, gdzie woda stała, nie ma ich w ogóle, ale górką są już nie najgorsze. Nie mają parcha, nie mają pęknięć, nie ma drutowców, także tutaj one nie męczą tych kartofli. Bulwa jest ładna, no i powiem wam, że są nie najgorsze. Przed chwileczką zapchała nam się kopaczka tam na tym mokrzejszym dołku. Trzeba było lemiesze czyścić, nie jest to lekkie. O, ciężka praca jest, ale taka zadowalająca, daje dużą satysfakcję. Kartofle nam zarosły, bo tutaj nie szło ich w ogóle obrobić. Było mokro, mokro i mokro. No i teraz do kopania orkanujemy je, orkanem ścinamy zielsko, przygotowujemy tak, żeby to w miarę można było wykopać. No i wyzbierać te kartofelki, bo jakby z takim zielem kopał, to raz, żeby ich nie wykopał, zabijałoby tutaj tą kopaczkę, a dwa, kto by je wybrał z tego zielicha. A tak leżą sobie na wierzchu. Tutaj górka, no to zobaczcie, ładne są, bardzo ładne, jak na te warunki, ale już jest niestety sucho, jest bardzo sucho. Tutaj się ziemia przesypuje, jest piach, pył. No i taki paradoks. Jak nas tutaj topiło, męczyła woda, to męczyła. Dołkami jest jeszcze mokro, a teraz jak jest sucho, no to już z kolei wszystko schnie. Mamusia zbiera, zawsze zbierała kartofle. Pamięta jeszcze czasy, jak się kopało haczką, jak ja wykopki motyką. Były. Motyką, tak, u nas tak. Mówiło się motyką. Też pamiętasz tą kopaczkę rozgwiazdę, nie? Pewno, to jak rozsypało, to trzeba było. I mamusia zawsze mówiła, że wolała kopać haczką, motyką, niż tą po tej rozgwiaździe pewno zbierać. Pewno, że tak, pewno, że tak. Ale co mi przyszło jeszcze? Myślałam, że już nie będę zbierała.
A tu jeszcze zbierasz, nie? A tu jeszcze na stare lata przyszło mi kartofle zbierać. Edzi już będzie wysypywał. I tutaj to pole bardzo lubiłam, bo ono było krótkie. Tam jest już ogród, gdzie był czosnek. I on tutaj w najwęższym miejscu ma 30 metrów. A tutaj jest rzeka, o której często mówię. I jak były wykopki, to jako dzieci żeśmy się w tej rzece kąpali. Przeszliśmy tam i z powrotem i chlub do rzeki. O! A tutaj jest niespodzianka. Dziura po bobrach. Trzeba uważać, bo bobrów jest bardzo dużo. I niestety można wpaść. Tutaj Edziu kiedyś szedł, wpadł, zatrzymał się tylko na ramionach. I zobaczcie, jak to wygląda. Koryto rzeki szło kiedyś tam jak ta olcha, a teraz jest tutaj już wszystko wybrane. I to się powiększa co roku w nasze pole. My tutaj zabezpieczamy te brzegi. No ale bobrów jest tak dużo, że... Oj, oj, oj. No i tam w jednym miejscu granica naszych pól jest właśnie za rzeką. Mamy prywatny odcinek rzeki w dwóch miejscach. No i tak to, kochani, wygląda. Są bobry. Zwierzę ładne, ale niekoniecznie dla rolnika. Robi spustoszenie i tutaj ktoś powie, ojej, bo to musi być wszystko tak. Równowaga w przyrodzie być musi i być powinna, ale powinno to być regulowane, kontrolowane, a niestety one rozrosły się do monstrualnych ilości. Chronimy je chyba według tylko jakiejś chorej zasady. Robią one więcej szkód niż pożytku. Powinno to być wyregulowane, no bo zobaczcie chociażby nawet tutaj ze względu na koryto rzeki. Niby rzeka jest własnością władz, ale nikt nie dba o zabezpieczenie brzegów. Kiedyś brzegi były faszynowane, zabezpieczane, tak jak to jeszcze opowiadał dziadek. Zresztą dziadek mój też pracował przy faszynie, a dzisiaj nie robi się nic, tylko dużo się krzyczy, wszystko poszło nie w tym kierunku, chroni się te bobry, no ale nie robi się w kierunku tego, żeby nie niszczyło czyichś pól, nic, dosłownie nic, no tak to wygląda. Popatrzcie, my ze Zięciuniem zbieramy kartofelki, nie Zięciu? Kochasz też teściową, czy nie? Tak, tak, teściową. Powiedz tu mi w oczy, kochasz mnie, czy nie? No to wystawiam się okiem. Miłość teściowej, miłość teściowej i zięcia. O, nie chcę. Żonie się z wrażenia już język brączek. Widzisz, i jak zmiś. Edziu uwielbia frytki, tatuś uwielbia placki ziemniaczane i zawsze jest konflikt. Co robić? No ale Edziu frytki robi sobie sam, a placki trzeba smażyć. Nie będę kończył tego wątku. Bo żona mu nie chce zrobić ani kartofli ostrugać, no i co? I musimy my sobie dwoje, no i co? Bo mój mąż jest... No samowystarczalny nie powiem, ale frytki sobie zrobi. Jak nie ma kto, no to ktoś musi sobie zrobić. Zbiera i Krzyś mówi, że robi przedbiegi przed swoimi wykopkami, bo jego w domu czeka to samo. No my tutaj jeszcze wykopek nie robimy, to kopiemy na takie bieżące potrzeby. No i łatwiej jest wykopać właśnie kopaczką niż... motyką, bo motyką, no w takie upały jest ciężko, chociaż bardzo lubię kopać motyką, to jednak dzisiaj skłoniliśmy się ku kopaczce. A Krzyś zbiera. U siebie też będzie zbierał. Ja. Tak. Dziadziuś wysypuje, ale tutaj, gdzie dołek, to mokro jeszcze, nie? No i tak dobrze, że takie wyrosły, jak to było całe zalane, lustro wody było. No, ale tam bliżej no. Myśli? Na górkach są lepsze, ładne są, na górkach ładne kartofelki są, ale... Ale tam dołkiem nie ma wcale, tam gdzie kapusta zawsze rosła. Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, bo są ładne, ale tutaj, o, widać, tutaj jest mokro. Jeszcze wilgoci jest dużo, a tam przesypuje się piasek. Ale ogólnie, no tutaj też można powiedzieć, że kartofle są bardzo ładne i to jest
Następny powód do naszej radości, do naszego zadowolenia w tym ciężkim roku i tak tutaj pokazuję, z czym żeśmy polegli, z czym żeśmy wygrali, z kartoflami wygraliśmy, z zielem, no polegliśmy niestety, ale no taki jest rok. No i kiedyś jak żeśmy sadzili kupę hektarów, po 5-6 rodzice sadzili, zbierało się ręcznie, kopało się kopaczką, to wykopki trwały 2 tygodnie, nie? Ale było bardzo wesoło. Ho, 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 to były czasy. Mama nakopała bigosu, nagotowała. Mama nagotowała bigosu i później wywoziła na pole. Nie macie pojęcia, jaki to był smak. No nie ma to jak na polu, ręce umrosane, ale chleb i to były czasy wesołe. Ciocia, nie to co dzisiaj. Ciocia, taty, siostra zawsze się śmiała, jak był bigos, to mówiła, o jest bidzi, ale ten bidzi to wszyscy lubieli. Wszyscy, wszystko jechało jak wykopki, bo bigos. Bigos to naprawdę mi dobry wychodził. No i po dzień dzisiejszy, no teraz już mamusia rzadziej gotuje, ale jak ona ugotuje ten bidzi, to jest bidzi, naprawdę bidzi. Te panie z Koszczynia, jak się spotkam, to do dzisiaj pamiętają ten bigos. Mówi, nie ma jak ten bigos na wykopkach. I tak wyglądały kiedyś wykopki, zbierało się, ludzie siadali razem, później pod przyczepami, bo też upały przecież były. Jadło się ten obiad, czy drugie śniadanie. Jak pamiętasz jednego roku, jak żeśmy tutaj mieli ziemniaki, tak żeśmy tam przeszli do rzeki, w ubraniach, do rzeki i z powrotem. Takie upały pamiętam, były. Właśnie ale mówiłam było wesoło. To. Było wesoło, były inne czasy. Tatuś właśnie mówi, że dobrze, że tutaj to zielsko wyrosło, bo z jednej strony wypiło tam na tych dołkach wodę i te kartofle jako takie są, a z drugiej strony, no teraz one nam się nie ugotują tutaj na piaskach. Nie są miękkie. Nie ma to jak. A wracając do tych innych czasów, no kiedyś było inaczej. Ludzie się integrowali, nie było on-e, jedli na polu, nikomu nie przeszkadzało, że jest piach, że zgrzyta w zębach. I na polu tak naprawdę... Listonka była i wszystko było. Wszystko się zniosło. No zniosło się i to było naprawdę smaczne. To smakowało, miało inny wydźwięk. Dzisiaj niestety ludzie nie znają tego, nie znają wartości. Kiedyś każda szkoła obowiązkowo jechała na wykopki. Dzieci od najmłodszych lat uczyły się pracy, uczyły się takiego bycia. Zasad na wsi. Dzisiaj tego się nie zna. No i są później takie poronione, chore pomysły zakazujące, nakazujące. Obala się to, co funkcjonowało zawsze, chociażby nawet jeżeli idzie o żywność, sterylność, higiena, a kiedyś oczywiście też się tego przestrzegało, ale tak jak mówię, na polu jadło się, nikt tam nie patrzył, że miał ręce brudne, że się kurzyło i wszyscy to jedli i jeszcze jakoś nikt się nie pochorował. Obrót się posło, marchew się wyrwało, obtarło, jaka ona dobra była, z piaskiem się zjadło, przeszło po jelitach. No i widzicie dzisiaj po mamusi, pytacie się skąd ona ma tyle werwy. Właśnie z marchewki prosto z ziemi. Od krowy, takie prosto dojone z pianą. To było! Tam, gdzie dołek, mokro, a tutaj zobaczcie. Szczery piach. Takie są warunki w tym roku. No i taki paradoks. Jak moczy, topi. Jak suszy, to suszy. Dzisiaj już teraz kopiemy tutaj tylko tak o na bieżąco kopaczką, bo całe wykopki robimy kombajnem Anna. Ale kiedyś, jak się kopało, stawało podwoje ludzi, tak jak o tam mamusia z Edziem na rajce, na rządku i zbierali. Jechała przyczepa, bo tak zależy ile było par, stawały, a przyczepa jechała po środku i przeważnie było dwóch koszowych, tak się u nas mówiło, na ludzi, którzy wysypywali. Mieliśmy takie kosze wiklinowe. Dziadziuś je powyplatał z panem Gmyrkiem i do tych koszy się zbierało.
i tych dwóch koszowych szło i wysypywało na przyczepy, roznosiło te kosze, także było to tak wszystko zorganizowane, żeby ci, co zbierali, jak najmniej się ulatali, narobili, żeby ta praca szła do przodu. I szła do przodu w bardzo szybkim tempie, bo kosze były na bieżąco donoszone, odbierane i szło, fajnie było, fajne czasy. Halo, panie Krzysiu! Ziemniaki tutaj na piasku takie, zawsze mówiliśmy na nie orzeszki. Ja w parze zbierałam z kuzynem i wybieraliśmy sobie paradoksalnie rządki, gdzie było najwięcej kartofli na rządku. Każdy się wybierał ten, co było mniej, my ten, co więcej i takie duże. Nie lubiliśmy tych orzeszków. One jeszcze często się trzymały, krzaka sucha, trzeba je było obskubiwać. A my lubiliśmy zbierać czyste ziemniaki. Kartofle. U nas mówi się kartofle, teraz mówi się ziemniaki. A jeszcze nasza rodzina to mówiła bandurki, grule, pyry. Pyry to w Poznaniu. Bandurki to wujek ze Szczecina mówi. Grule, tak. A u was jak się mówiło? Kartofle, bandurki. No, w Bieszczadach kartofle, bandurki. Moja babcia zawsze mówiła, jak już zaczęło się mówić ziemniak, bo kiedyś nie mówiło się ziemniak, nie było takiego terminu, że to jest nazwa pańska. I ona nie mówiła do końca życia, mówiła kartofle albo bandurki. Wujek mój chrzestny zawsze mówił, o, ładne bandurki. A drugi wujek z Poznania, pyry. No i mamy koniec. Fajeran. Jedziemy do domu na kawę. Na kawę. Na słynną kawę. Tak. Mamusia będzie robić chyba, albo ja. Z mamusią, nie? Obojętnie. Spociłaś się. To nie te lata, ale nie odpuszczę. Czyli bąk mnie chyba gryzie. Nie ma bąka, to pot swędzi. Ale nie odpuszczę. Koniec, Krzysiu, kamerowania. Jedziemy do domu. Koniec, Krzysiu, kamerowania. Tutaj na dołkach mokro, wilgoci dużo. A górką szczery piach. Tak jak i w całym kraju. Takie mamy warunki w tym roku. Gdzie dołki, tak jak tam na ogrodzie, to jeszcze wilgoć jako taka jest. A gdzie troszeczkę wyżej, niestety podzielamy los całego kraju. Także no ciężki rok, naprawdę ciężki. Do tego jeszcze jelenie nam się tutaj przykolegowały. Łanie właściwie, bo jeleni byków tutaj jako tako nie widzę, ale łanie grasują. Wykopują kopytami. Nadgryzają te kartofle. No tutaj, gdzie jest teren odsłonięty właśnie od ziela, to tam się mszczą. Gdzie jest ziele, to nie, bo ich po prostu nie widzą. Tutaj jest miejsce właśnie, gdzie była górka, jest górka i dało rady obrobić troszeczkę te kartofle mechanicznie. Ziela jest zdecydowanie mniej i jelenie grzebią tutaj kopytami, wygrzebują kartofle. O tutaj, zobaczcie. Tak to wygląda. Wygrzebią, nadgryzą i zostawiają. My tutaj ilekroć przyjeżdżamy, to zbieramy te nadgryzione kartofle, parujemy je dla kur. No ale gdyby tego ziela nie było na całej połaci, to one by nam tutaj zrobiły ogromne spustoszenie w tych kartoflach. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Dzików nie mamy. Od chyba 2 lat tutaj troszeczkę ASF je przetrzebił. Zostały też wystrzelane i jest ich bardzo mało, także szkód nie robią, ale za to jelenie, łanie właśnie chodzą. No i to ziele, no są jego 3 zalety, tak jak żeśmy mówili. No z jednej strony tam, gdzie dołek wypiło wodę, ta woda szybko zniknęła. Na górkach teraz chroni nam od tych okropnych upałów, że one się nie gotują, nie są miękkie, nie są gorące. No i przede wszystkim od jeleni, bo tam, gdzie jest zielsko, to jelenie nie idą, nie widzą. A tutaj, gdzie ziela nie ma, no to one widzą te
grządki, te rajki z kartoflami, no i kopią, ryją, niszczą nam. Jeszcze jakby tutaj jelenie się wsadziły na tą resztkę, no to byłoby nieciekawie. Teraz idzie żyć. Jest godzina 20:20 i na termometrze jest 24 stopnie, ale po tak upalnym dniu dzisiaj dawało równo. Już się zdawało, że w pewnym momencie no nie da dychać. Zatykało tutaj nozdrza, w płuca dosłownie gorący żar się wtłaczał. Ciężki dzień, bardzo ciężki, a jeszcze jak trzeba pracować na takiej temperaturze, to no lekko nie jest, ale jakoś żeśmy ten dzień przeżyli. I tak powiem wam, że każdy wieczór patrzę na prognozę pogody i jak tylko zobaczę, że jutro ma być cieplej, to mówię tak, matko jedyna, to jeszcze cieplej może być, no widocznie może, ale dzisiaj zobaczyłam komunikat, że jutro ma być chłodniej jak dzisiaj, to jest pocieszenie. A troszeczkę by się zdało, żeby było chłodno, bo no jest ciężko. Dzisiaj ziemniaczki żeśmy trochę wykopali, koło domu się porobiło, no i teraz tak można chwileczkę złapać wytchnienia. Zobaczymy, jaki jutro będzie dzień. Życzę wam, żeby ten dzień jutrzejszy był trochę chłodniejszy i bardziej taki przyjazny, nie taki naszczerzony z zębami, jak te ostatnie. No jest taki rok, no trudno, trzeba i to przyjąć na klatę, bo za 2-3 miesiące możemy jeszcze tęsknić za tymi upałami, bo może przyjść taka zima, jakiej nie pamiętamy i też tak jak ja teraz tutaj ze znajomymi śmiejemy się, że takiego lata jeszcze żeśmy nie pamiętali. Owszem, były lata gorące, bo takie temperatury były, ale były tydzień czasu, maksymalnie półtora, przychodziły deszcze, przychodziło ochłodzenie, a teraz mamy 2 miesiące takiego smażalnika, przychodzą deszcze i po tych deszczach nie ma w ogóle ulgi, wręcz przeciwnie, jest bardziej parno, bardziej tak duszno, no i ten deszcz nie niesie ukojenia w ogóle. Także to jest coś nowego, ale jeszcze w zimie też możemy mieć coś nowego. Oby nie, oby nie. Życzę wam, żeby oby nie, żeby to wszystko było takie ustabilizowane. A na dzień dzisiejszy życzę wytchnienia, radości, podejścia z uśmiechem do tego wszystkiego, bo cóż nam więcej zostało? I do następnego!